Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Runes of Magic. Lecimy powybijać dalej, aż w końcu znajdziemy te badziewne strony do tych legend Taborei. Chciałbym jak najszybciej to oczywiście zrobić, dlatego biegniemy tutaj w stronę też bandziorów Amiasa. To powinno być gdzieś tutaj. Co oni tutaj robią? A, chyba sobie craftują. A, walczyli między sobą. Heh. Widzicie, tu nawet PvP leci na tym serwerze. Ładnie. No i o tych bandziorach mówiłem. Bandyta. Może oni będą mieli te potrzebne strony dla mnie? No, a na razie nie mają. Ale liczę, że się coś znajdzie. No idziemy w tamtym kierunku, bo tam mamy misję do oddania. Wender. Hork, Tannik, Omyr. Nie tu. Ale w sumie jak już tutaj zabrałem, to poczytamy. Co to za dylemat? Wygląda na to, że ta epidemia jest poważniejsza niż w poprzednich latach. Jedynie coś, co nie jest pewne, to czy jacyś ludzie zostaną zakażeni. Choć jej wpływ na uprawy jest jasny. Jeśli sytuacja się nie zmieni, zacznie ona wpływać na życie wszystkich. Przybywasz w samą porę. Potrzebna mi twoja pomoc. Sprawa wygląda tak. Rośliny w zagrodzie Doriana zaczęły chorować. Tam jest najgorzej. Ponadto gospodarz zagrody Doriana Daro parę dni temu nagle zachorował. Nie wiem, czy ma to cokolwiek wspólnego z chorobą upraw. Obecnie badam tę sprawę, ale póki co nie mam żadnych wniosków. Jeśli choroba może się przenosić z roślin na ludzi, to mamy poważne kłopoty. Nauczyłem żonę gospodarza Shalson przyrządzać miksturę leczniczą. Kiedy Daro ją dostał, jego stan trochę się poprawił, więc wygląda na to, że lekarstwo działa. Dzięki temu mogę się domyślić przyczyn choroby. Niestety materiały, z których robi się lekarstwo, niedługo się skończą. Pomóż mi, zbierz 10 pęków lucerny, 10 kobiałek czerwonej śniegody i 12 kobiałek pęków krzewu herbaty. Zabierz je do zagrody Doriana i daj je Shalson. Te rośliny występują na południowych wzgórzach Srebrnego Źródła, na środkowej równinie, a także wzdłuż brzegów rzeki płynącej z północy na wschód. Dobra, misję zabierzemy. Hork. Czyżby przysłał cię Tyrun? O rany. Na początku wydawało mi się, że jesteś żołnierzem. Wygląda na to, że nie otrzymam posiłków. No cóż. Od razu zabiorę sobie to. Chcieliśmy zesłać przywódcę groźnej szajki Amiasa na więzienną wyspę, ale podczas transportu uwolnili go starzy po 2 dni i na dodatek ukradli klucze do aresztu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Amias użyje kluczy, by uwolnić swoich towarzyszy zamkniętych w mieście. Od czasu tego wydarzenia ciągle go szukamy. Niedawno ktoś zaatakował karawanę Wendera w pobliżu kopalni Zmierzchu, więc w końcu mamy jakiś ślad, ale wszyscy ludzie, których wysłaliśmy w tamte tereny, zostali pokonani. Zostałem tylko ja. Reszta mojej grupy jest na służbie albo prowadzi śledztwo w sprawie tego przeklętego z Urchidonu. Pomóż mi, proszę. Jesteś moją jedyną nadzieją. Moja prośba jest bardzo prosta. Musisz wejść do kopalni Zmierzchu i zabić Amiasa i jeszcze przynieść mi klucz do aresztu, który nosi przy sobie. Pięknie. Ta misja mi się podoba.
Tajemnica pierścienia. Witam. Wiem, że Teron o tobie wspominał. Pamiętasz jeszcze ten pierścień, który dał ci Derek? Odkryliśmy, że ten pierścień jest powiązany z Okiem Mądrości. Oko Mądrości poprosiło garnizon o zaprzestanie śledztwa, ale wydaje mi się, że ta sprawa to coś dużo większego. Poza tym Derek poświęcił własne życie, żeby przesłać nam ten pierścień. Nie odpuszczę, by śmierć Derika poszła na marne. Kapitan kazał sporządzić rysunek pierścienia. Znajdziemy tam kogoś, kto będzie wiedział o nim coś więcej. To mag zwany Musa i mieszka w odosobnieniu na południu Tegeny. Oko Mądrości nie może się dowiedzieć, że kontynuujemy śledztwo, dlatego potrzebuje twojej pomocy. Właśnie spiski. Niestosowne zachowanie ambasadora. Co za łajdak. Czy ci wszyscy ambasadorowie pozjeżdżali się do Varanas szukać kłopotów? Ten zakon rocznej chwały tak się upija, że śpi w rynsztokach. A jeszcze ten ze świętego miasta zaczął wariować. Ech. Przepraszam, że marudzę. To wszystko przez ten rozkaz. Szef chce, żebym znalazł kogoś, kto sprowadzi z powrotem z porzuconego opactwa ambasadora świętego miasta, Aymara. Podnieśliśmy jednak spore straty w walkach z bandytami, gdzie ja teraz znajdę ludzi potrzebnych do wykonania tego zadania. Czy możesz wyświadczyć mi przysługę? Znajdź ambasadora i upewnij się, że jest bezpieczny. Jeśli nie wiesz, gdzie jest porzucone opactwo, po prostu idź traktem na południe. Nie schodź z niego, póki nie zobaczysz odnogi. Skręcając na zachód, przy rozstajach jest drogowskaz. Nie da się go przegapić. Akurat wiem, już tam byłem. I tu mamy kolejną misję. Beruni z Zagrody Doriana to niezłe ziółko. Kiedy właściciel Zagrody Doriana zachorował, zabrał jego plany bez pozwolenia, po czym sprzedał je i uciekł. Na dodatek ukradł kurczaki z Zagrody Pearsona. Nie wiem, co chcę zrobić z tymi pieniędzmi. Wiem tylko, że musimy szybko odzyskać te kurczaki. Szukałem go już na północy, ale nie znalazłem, więc idę na zachód. Możesz poszukać go na wschodzie? Poszukam go na wschodzie. Niech ci będzie. Dobra, mamy troszeczkę misji znowu w Sanadżu. A, jeszcze jest tu Wender. Przewodnik karawany. O, chcę zobaczyć, co masz na sprzedaż, bo chcę najpierw posprzedawać niepotrzebne mi rzeczy. Bronzorta nieznanej ofiary. Zawsze nie wpływa na twój wygląd. Skąd to mam i po co to mam, nie wiem. Dobra, sprzedać. To jest do misji. A co to? Karta. Karty nie sprzedajemy, to się używa. Misja, księga rachunkowa, czerwono krwistych handlarzy. No to trzeba to też użyć. Sprzedać. Błogosławiony płaszcz. Dobra, nie będę tego na chwilę wystawiał, bo i tak się nie sprzeda pewnie. Sprzedać. Misja, sprzedać. Fontanna talentu kolejna, też sobie zostawimy. To będzie kolejne 500 punktów do talentu, więc warto. W sumie to sprzedać. Bo nie używam tego. Tym bardziej, że mamy nowe buteleczki, więc po co mam to tutaj taszczyć. Okej. Chyba na razie tyle. Kartę użyjemy. To na razie damy tutaj. Chyba, że mogę tu. No nie mogę, tak myślałem. I tu mieliśmy użyć tego. O tak.
To księga rachunkowa czarnokrwistych handlarzy. Kiedy ją przeglądasz, zauważasz, że bezimienny port i zagroda Maedra występują w niej wiele razy. Myślisz, że Teron, kapitan kompanii straży z zagrody Pirstona, chętnie by zobaczył tę księgę rachunkową czarnokrwistych handlarzy? Tak, myślę, że chętnie by to zobaczył. Dobrze, a ty co tutaj masz? Trudny zysk to duży zysk. To prawda. To miała być podróż zarobkowa. Nigdy nie podejrzewałem, że coś takiego się stanie, ale płacz, nic mi tu nie pomoże. Muszę wykorzystać tę okazję. W kopalni Zmierzchu na południowym zachodzie jest mnóstwo pająków. Ich sieć jest bardzo wytrzymała. Przynieś mi trochę trwałej pajęczyny. To handlarz tkaniną z Varanas bardzo się ucieszy. Pająki z kolonii z kopalni Zmierzchu są dla mnie żyłą złota. Ich sieć jest przydatna, a mięso z ich odnóży jest bardzo smaczne. A ponadto gruczoł przędny pająka kolcza, z tego można wykorzystać w produkcji trucizn. To właśnie widzę, kiedy na nie patrzę. Nie chcę zmarnować tej szansy. Przynieś mi gruczoły przędny pająków kolczastych, płatne przy odbiorze. Też staną się dla ciebie źródłem zarobku. No dobrze. Coś jeszcze? Ważne informacje. W interesach nie znoszę braku wiedzy o osobie, z którą zawieram umowę. Można wtedy łatwo stracić pieniądze. Nic nie wiem o tej grupie bandytów. Ale to nie są interesy. Muszę zdobyć te informacje w inny sposób. Weź ten pusty kufer, złap bandytę i przyprowadź go tutaj. Chcę z nim porozmawiać. Jeśli nie będzie chciał przyjść po dobroci, daj mu łupnia i przyciągnij siłą. Jak już go złapiesz, zaprowadź go do Horka. Jestem handlarzem, nie oprawcą. No i tu znów może się pojawić problem, bo go mogę walnąć zbyt mocno. Ale ściągnę najwyżej skrzydełka. Dobrze. Jeśli znajdziemy tu pajęczy jedwab i gruczoły jadowe, to sporo na tym zarobimy. Ile? Nasz kierownik Martin pojechał do Tageny, żeby rzucić okiem na jakieś towary, więc nie możemy tego dokładnie wyliczyć. A skoro już o tym mowa, to czy możesz pójść do Tageny i znaleźć dla mnie Martina? Powiedz mu o tych towarach i poproś, żeby sporządził dla mnie bilans zysków i strat. Pamiętam, jak mówił, że zatrzyma się w chacie na południe od Tageny, za mostem. Nagrodę dostaniesz od Martina. Zresztą i tak to on ma nasze pieniądze. Kogo on tutaj zabije? Aha, bo tu potem z nim się będzie trzeba mówić. Dobra, to lecimy. Zanim Amiasa ktoś nie gwizdnie spod nosa. Przy okazji pająki powybijamy i tak dalej, i tak dalej. A tu mamy do zbierania te rzeczy. Później pozbieramy, bo zbierać to zawsze można. Ważniejsza jest dla mnie kopalnia, która jest gdzieś tutaj, z tego co pamiętam. Jest. Aha, i mam bandytę jakiegoś przynieść w kuferku, tak? A gdzie kuferek? Mamy kuferek. Damy go tutaj. Ile ma życia? 600. Jakby go tu złapić? Może zrobimy tak. Zdejmę sobie skrzydełka i walnę mu. Z czego by go tu walnąć? Z piorunka? Ale to nie piorunek. Hehe. Piorunek? O, chwycił. Chwyciłem go, tak? Z tego co tak, chwyciłem. Dobra, skrzydełka możemy założyć z powrotem. Gdzie je dałem? Już
Szósta i czternasta strona. Mnie interesuje ludzie. Kawi też nie chcę. Piąta. Masakra. Wszystko, tylko nie to, co potrzeba. Magiem nie mam leczenia, nie? Niech coś mi się wydaje. Dobra, tu mam dużo buteleczek. Możemy wykorzystać. Nic się nie stanie i takich nie używam. Więc... A nie, mam leczenie. Wiedziałem, że musi być, no bo... Bez sensu, żeby nie było. Oh no, biegają, byli Amiasa ubić. Co za ludzie. Jak ktoś mi zabił Amiasa, to uduszę. Zobaczymy, czy on się tu gdzieś kręci. Ale coś tutaj pusto, więc wybijali jak lezie. Właśnie. Pająki. A miasto często się tutaj gdzieś kręci po tej kopalni. Na razie go nie widać, więc pewnie go zabili. Czemu nie mam sieci? A, bo to nie zawsze wypada z tego, co kojarzę. No, o jest. I gruczą. Pięknie. Siódma strona. Też mnie nie interesuje siódma. Pusto. No, często tutaj chyba był, z tego co pamiętam. Było wejście, wyjście, czy jak? Bo nie pamiętam już. Się zakręciłem teraz, nie wiem, z której strony przyszedłem. Pierwsza strona. I tak, tu jest wyjście. Stąd przyszedłem, więc idziemy tam. Osiągnąłeś poziom 18. Po zakończeniu bieżącej misji udaj się do gildii poszukiwaczy przygód w zachodniej części dzielnicy administracyjnej Varanas. Przywódca gildii Daris potrzebuje twojej pomocy przy ważnym zadaniu. Dobrze. Pójdę też do niego. Szóstą stronę poproszę. Szóstą i czternastą. I Amiasa. Na dokładkę. Ulepsz, potwierdź, ulepsz, potwierdź, ulepsz, potwierdź, ulepsz, potwierdź. Płomień. Tu już nic nie zrobię. Coś tu nowego? Nie ma nic nowego. Dobra. Czyli tylko jeszcze dwa levele. I zmieniamy klasę na druida i druidem polecimy później. Aż do 25 levelu druid poleci. Tak to sobie widzę. Na razie. No, czyli dobrze mi się wydawało. Prawdopodobnie Amiasa zabili, więc... Szybko się nie pojawi. Znowu czwarta strona, a nie szósta. Ajajaj. Troszeczkę to potrwa, zanim nazbieram to wszystko. Mam tylko trzy pajęczyny. I trzy gruczoły. A już tyle pająków zabiłem.
No właśnie, to jest czasem to, że w niektórych misjach to tak szybko. Szósta? Mamesz? Ale to nie ta strona. Serio? Ja potrzebowałem szóstą, ale... Chyba nie ten rozdział. Z 15, aż 15 ich chcę, serio. Robi się to opłacało. Baram bam bam, co my tu mamy? Pusto. Oczywiście, że pusto, no bo co by tu mogło być? Wracamy. Nie pamiętam, jak szybko się respi Amias. Czy to jednak długo będziemy czekali, czy jednak nie. No i to jest to, co mówiłem, nie? Im więcej graczy, tym potem jest ciężej, jeżeli są właśnie misje na tego typu właśnie jak Amias. I inne bossy, które nie są w instancjach. No bo jak jest instancja, to jeszcze luz. No bo jak wchodzimy do instancji, to zawsze wszystko, co tam jest, to jest. Ale jak mamy coś, co jest dostępne tak po prostu na mapie, no to potem jak ktoś coś przed nami zwinie, to musimy czekać, aż się zrespi, no niestety. No a te respienie to czasem trwa. Przy World Bossach to jest zdecydowanie, a też są misje na World Bossów. Tyle, że to w późniejszym czasie dopiero. Gdzieś tam daleko po Dalanis, czy pod Dalanis, są takie misje właśnie na World Bossu. Wcześniej Worldów chyba nie ma do zabijania na misjach. 7. Powiedzmy, że jesteśmy gdzieś na półmetku. Coś tu idzie. O, jest Amias. Jest Amias, respił się. Ej, kolega. Chodź tu, muszę ci przyłożyć. Ej, ale nie pająk. Koledze muszę przyłożyć, bo kolega taki koksu niby wygląda. Serio. No i trzeba przyznać, że jednak troszeczkę wytrzymał. Bo trzeba troszeczkę mocniej go tutaj pobić. Ale... Padł mimo wszystko, więc misję mamy, tylko potrzebuję od niego jeszcze klucze. Mamy klucze, mamy tą stronę pierwszą, której i tak nie potrzebuję. Dobra, trudno. Leczymy się. Dobra, no to wybijamy dalej pająki. No nie ma wyjścia. Jeszcze 6 pajęczyn. I 4 gruczoły. O, gruczołów nie trzeba 15, już tylko 3. Gruczoły. Pajęczyna się nie pojawia. Czemu? I magiczna kawia. Pajęczynki poproszę. Jeszcze jeden gruczoł. O, weszliśmy.
Weszliśmy. Nie, ja nie chcę wychodzić. Ja chcę jeszcze pobić troszeczkę pająków. Jeszcze 5 pajęczyn. 5 pajęczyn. Gruczoły mamy wszystkie. No to dobrze. Jak mamy gruczoły, no to tylko pajęczynki może szybciej się będą tutaj pojawiały już, jak się gruczoły nie mają pojawiać. No i 2 pajączki. 1. Ani jeden, ani drugi nic nie mają. Co za obóz. Serio, ileż można? Mamy. Jeszcze 4. Jeszcze 4. Jeszcze 3. Jeszcze 2. O. Coś się ruszyło. Jedna. Strona 6. Nie, rozdział 6. Serio. I chyba wszystko, tak? Tak jest. Mamy wszystko. Dobra, to bierzemy naszego towarzysza wierzchowca, naszą antikorka i biegniemy. To nie tu. Tu czy tam? Tu chyba. Tak, tutaj. O, się tu pająków już znowu namnożyło. Ale już ich na razie nie potrzebuję. Akurat też czas odcinka się kończy, więc w sam raz wykonane misje o czasie. A ty gdzie tu biegniesz? Tak ci się spieszyło? Dobrze. Wender. Trudny zysk to duży zysk. Proszę. Ścigany przestępca, ależ proszę. I ważne informacje, proszę. Dobrze, no to co? Taki zespół był, nie? Może ktoś go zna? No.
to czas na koniec odcinka. Ja już od razu was zapraszam na kolejny. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. I co tam jeszcze chcecie? Czerpcie jak tylko się da z mojego kanału. Jak coś wam się podoba, to też dajcie znać. Dla mnie to będzie przynajmniej jakaś informacja, której nie zawsze jest za wiele. Więc no, życzę wam miłego dnia i zapraszam już do kolejnego odcinka. Na razie, cześć!